Cześć, witajcie, ja jestem Technika Apa. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie klikalne NPC-ty. Będzie to polegało po prostu na tym, że stworzymy sobie taki własny event i będziemy mogli zrobić właśnie, że co każde kliknięcie w NPC-ta, potem będziemy mogli na przykład skancelować event, coś tam innego zrobić, będziemy mogli nawet sobie sprawdzić nick tego NPC-ta, a więc no. Będziemy musieli napisać sobie dość dużo w takiej klasie jak Packet Reader. A więc co, zaczynamy. Channel Ctrl Shift O. Jakby będą złe importy, to tam sobie na końcu poprawimy. A więc tak, public static map UID channels równa się new hash map UID channel. Ok, Ctrl Shift O, importujemy UID i takie te resztę. Public void inject player p. Ctrl Shift O, importujemy gracza. Craft player równa się craft player p. Ctrl Shift O, importujemy craft playera. Channel równa się craft player get handle player connection network manager channel. Okej, co robimy dalej? Channels put p get anik id, bo mamy uid, to przyjmuje i channel, czyli po prostu piszemy channel if channel pipeline get packet injector nie równa się null return. Można też tak pisać, słuchajcie, te ify. I teraz tak, channel pipeline add after. Ojej. Więc w arg tutaj sobie piszemy decoder packet injector i new message to message decoder packet play in use entity. Tutaj chyba coś, chociaż nie, wszystko jest dobrze. Add after, tu mamy jakiś błąd, po prostu chyba trzeba zaimportować. To też, dokładnie. No i to. Channel handle context, sobie dajemy channel entity packet i arg. Zostanie arg. No i co sobie, mamy od razu throw exception, więc sobie to wykorzystamy, więc tutaj sobie piszemy arg add packet i teraz sobie będziemy musieli użyć nowej metody, którą sobie właśnie stworzymy. Public void read packet player p packet. Oj, tu znak zapytania dajemy. Packet. If. Ctrl Shift to importujemy paketa. If. Packet get class. Get simple name. Equals ignore case. Packet. Play. In use entity. If. Scrollnę sobie if tutaj będziemy musieli, słuchajcie, znowu użyć jednej metody. Będzie to metoda getValue public object
getValue object, instance string name, object result równa się null, return object, sorry, result. Teraz tak, try, tu sobie piszemy filed równa się instance get class get declared filed name filed set accessible chyba nie zaimportowałem dokładnie set źle napisałem po prostu. Powinno to być napisane. A nie, chyba. O, i teraz nas spytam. Więc wybieramy sobie to. Będzie trzeba tu jeszcze coś dodać. Potem catch, exception. Może to zrobię, żeby nie było błędu. Exception. Print set trace. Ok, więc tu wracamy. Result równa się filed get instance i filed set accessible false. Oj. To powinno być true. Ok, więc mamy nasze getValue i tutaj sobie wchodzimy do naszego read paketa if getValue packet action i robimy sobie tego stringa equal signer case add tag return. Więc możemy sobie to w sumie skopiować, słuchajcie, dokładnie to sobie skopiujemy jeszcze dwa razy i tu sobie piszemy D, to jest nowy action, piszemy o hand interact add ID równa się getValue. Potem będzie trzeba to jeszcze skastować. Paket i cast to int, ok. If getValue paket action to string, znowu sobie robimy stringa. I tutaj nas interesuje ten nasz właśnie interact. Czyli to sobie będziemy to sprawdzać. Teraz, oj. Coś tu chyba nie za bardzo. Tak dokładnie. Źle. Okej. I tu sobie usunę. I teraz tak. For. Pamiętajcie oczywiście, żeby w NPC API, właśnie do tego też nie powiedziałem, ale używamy takie API NPC-ów jak ze skinami, więc jeżeli nie wiedzieliście tego ze skinami, to obejrzcie sobie go, bo używamy praktycznie identycznego tego. Zmieniam sobie tutaj tylko nazwę metody. Tylko tym się różni od odcinka ze skinu. I tu piszemy sobie for entity player NPC NPC API get NPCs if NPC kontroluje to if NPC get ID równa się ID, czyli ten to z tego value tutaj sobie wzięliśmy
No to Backfit, Get Scheduler, Scheduler Sense, Delayed. Tu sobie, słuchajcie, zrobimy jeszcze dokładnie. Main plugin, public packet reader, main M, plugin równa się M. I teraz new packet reader, this. Ok. No i tu sobie wracamy do tego, bierzemy sobie oczywiście tu plugin. New runnable. Zarol. No i tutaj dajemy sobie tę metodę, która jest nam potrzebna. I teraz co sobie tu piszemy? Tu sobie piszemy backfit get plugin manager call event new. Tu sobie dajemy event, to będzie event NPC click. I tu będzie P NPC. Chyba dobra wziąłem? Nie. Bo jeszcze po prostu nie mamy nic tu napisane, ale w tej klasie zrobimy sobie coś i będziemy musieli do tego podać playera i NPC-ta. Więc tak to wygląda, na razie to będzie błąd, więc się tym nie przejmujcie. Tu sobie możemy wrócić potem do tych pakietów i teraz tak, read, packet, p, packet. Ok. No i jeszcze sobie zrobimy naszą kolejną metodę. Mogę już pod tym napiszę, bo jest inject. Trzeba też napisać public white on inject player p. Ok. Channel równa się channels get channels get target anik id i if channel pipeline get packet injector nie równa się null, no to channel pipeline remove packet injector. Ok. Tak to wygląda, więc mamy jeszcze to sobie, to powinno się tam automatycznie zmienić, jak sobie uzupełniłem tą naszą klasę z NPC Click. Więc sobie właśnie teraz przejdziemy do tej klasy. Ok, a więc tutaj będzie potrzebne extends event or bucket event, importujemy sobie to i implement cancelable. I no, tak sobie to importujemy. Teraz tak, add an implement methods. Takie rzeczy. Mamy cancelable, więc no, potrzebne są isCancelled, setCancelled. Podstawy są potrzebne zawsze. I teraz tak, piszemy sobie public player p ctrl shift o public entity player npc ctrl shift o public boolean is cancelled. Ok. Public static handler list handlers równa się new handlers list. Ok. Importujemy sobie to też źle napisałem handler list i co sobie robimy? Najpierw sobie stwórzmy tego konstruktora, bo tutaj właśnie nam musimy sobie coś takiego stworzyć. Player p sobie damy po prostu i entity player npc, więc mamy konstruktor i teraz sobie dajemy p równa się p. Oj, no dobra, może
Może sobie po prostu napiszemy player. Player równa się P. Chociaż można też dopisywać this po prostu przed, też jak chcecie. Więc można to zrobić. Dobra, to pokażę wam ten dwa sposoby. NPC również NPC. I w tym momencie bierzemy sobie tego NPC stąd i tego stąd. I teraz co? Weźmy sobie jeszcze coś takiego jak public player get player return player public entity player get npc return npc public czy mamy handler this? Mamy handlers get handler return, damy sobie. Ale nie mamy czegoś takiego zrobionego jak na przykład public static handler. List. Get handler list. I return handlers. No i to sobie kopiujemy. Dajemy tu. I is cancelable. Ok, co sobie tutaj robimy? I może zaczniemy od is cancelled. Tu sobie po prostu return is cancel. Więc to bierzemy sobie stąd. No i set cancelled. Tu w sumie nic nie musi. Chociaż. Nie, no tu trzeba. Arg. Dobra, zostawmy sobie to. I is cancelled równa się arg 0. Ok, tak to wygląda. No i w tym momencie nie mamy żadnego tutaj błędu w naszym packet readerze oraz w tym naszym NPC kliku. Więc teraz wam pokażę, jak właśnie zrobić ten klikalny NPC, jak wygląda ten event. Ok, tak więc jak już jesteście w tej klasie, to po prostu sobie piszemy mopa event handler. Zaczynamy tak, jakby to był normalny event. I piszemy public void on click, załóżmy. No dobra, no załóżmy on click. I teraz będzie event NPC click. Ctrl Shift O. I teraz tak. Player P równa się. Get player. No i teraz tak, możemy sobie sprawdzić if is cancelled. Mamy takie różne rzeczy. Tutaj mamy boolina. Ale można po prostu sobie napisać, że na każdy interact to będzie proste. Test po prostu wypiszemy jakąś tam wiadomość. Pamiętajcie, trzeba oczywiście to zarejestrować w mainie. I jeszcze ważną rzeczą jest coś takiego jak onJoin. Więc sobie wchodzimy do naszego onJoina i piszemy event handler public void on player join join player join event e player p równa się e get player ctrl shift o packet reader reader równa się new packet reader inject oj p i w sumie dopisujemy sobie to, co było wcześniej z tymi skinami. If npc api get npcs równa się null, czyli jeżeli nie ma żadnego npc, to lub wykrzyknij npc api get npcs i ta nasza lista jest pusta, no to npc api join packet p. Tutaj mamy nasze onJoin, bo tutaj jest jeszcze błąd. A, tak main M.
Możemy sobie w sumie w Packet Readerze też stworzyć pusty konstruktor i po prostu to powinno działać. Więc okej. Teraz sobie wejdźmy do OnQuit. No i tu sobie piszemy event handler public void on player quit event a packet reader tu na się new packet reader Ctrl Shift to reader. Change to this, trochę źle napisałem. Reader uninject, tym razem na onJoin było inject. Jeszcze musimy sobie napisać player. Player równa się get player. No i ok. Importujemy sobie to w mainie jeszcze. OnJoin on quit. Ok. No i co sobie jeszcze robimy w mainie, bo to też jest ważne. Zróbmy sobie to gdzieś tutaj. If wykrzyknik bucket, oj, wykrzyknik bucket, get all name players is empty. Czyli jeżeli są jacyś gracze na serwerze, to for player ps bucket get all name players packet reader równa się new packet reader i reader inject ps, czyli jakby każdego gracza nam tam dołączy. I co sobie robimy on disable for skopiuję sobie to un spisuję. I tak to powinno zadziałać. Więc mamy tutaj jakąś tam komendę. A, jeszcze można sobie dodać if args length równa się 1, if args 0 equals ignore case create, no to npc api create npc p nazwa na przykład test. Dobra, tu sobie piszemy player sender. No i nam powinno stworzyć tego NPC-ta. No w plugina YAML sender dodajemy sobie tą komendę. A więc co, ja to eksportuję i zobaczymy jak to wygląda na serwerze. Więc samego przeładujemy. Oj, dobra. Oj, straszne lagi mam na tym Minecrafcie. Dobra, już się ogarnęło. NPC. NPC create. Ok, więc tutaj był błąd, wyrzuciło nas z serwera, ponieważ plugin cannot be null i w sumie tutaj jest trochę racji. Wyrzućmy sobie po prostu to wszystko. Tu nam wyrzuci błąd, ale tu my nie po prostu sobie zrobimy metodę. Nie będziemy tego tu rejestrować. Będzie łatwiej po prostu. Public static main dot main return main. Ok, i teraz tak, packet reader main get main. Ok, i w taki oto sposób powinno już nam to działać, więc jeszcze raz sobie to wyeksportujmy na nasz serwer, przeładujmy go. Ok, wchodzimy sobie na nowo na serwer. NPC create. No i teraz nam wyskakuje test. Wyskakuje nam kilka razy, bo ja po prostu tak spamię. Ale mamy tutaj ten, o. No i wiadomo, można sobie to zmieniać. I jeszcze wam pokażę jedną fajną rzecz. If get NPC. I słuchajcie, jak sobie sprawdzić nazwę NPC? NPC. If I get NPC. Get name
equals ignore case, albo po prostu equals, albo po prostu równa się. Coś tam, jakiś tam coś. No to coś tam sobie robicie, nie? W taki sposób można się fajnie bawić i sprawdzać nazwę NPC-u, więc jeżeli jest nazwany survival, no to wyświetli jakąś wiadomość dla NPC-a survival. A więc tak to działa. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A jeżeli chcecie, żebym więcej pisał takich odcinków, no to piszcie to w komentarzach. No i co? Jeszcze was zapraszam na Discorda, tam możecie pisać jakieś tam propozycje na jakieś takie pluginy. A więc co? To by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, no i cześć! We'll be right back.